Debata dnia. Janusz Życzkiewski, kłaniam się Państwu ze studia Polskiego Radio 24 w Warszawie, a na łączach witam naszych dzisiejszych komentatorów, panią redaktor Annę Sarzyńską, Telewizja Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także Tomasz Pietryga z Rzeczpospolitej. Kłaniam się, panie redaktorze. Dobry wieczór, witam Państwa. Dziś 13 grudnia, 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Komunistyczny reżim wydał wojnę Polakom. Tysiące działaczy Solidarności uwięziono w obozach internowania. Walczących o wolność wyrzucano z pracy, ze szkół, brutalnie bito, przesłuchiwano. Stan wojenny, jak wiemy, pociągnął za sobą również ofiary śmiertelne. Mimo oficjalnie jednoznacznie krytycznej oceny stanu wojennego, nie brakuje głosów relatywizujących jego wprowadzenie, a nawet odpowiedzialność przywódców. I tu pytanie do Państwa, z czego to wynika? Bo nie mamy problemu na przykład z opinią na temat zbrodni niemieckich. Dlaczego mamy problem z osądem w sferze opinii publicznej stanu wojennego? Dlaczego wciąż, mimo upływu 4 dekad, ten podział między obrońców decyzji Jaruzelskiego a ją potępiających jest wciąż na tym samym etapie, pani redaktor Anna Sarzyńska? No tutaj trzeba pamiętać, że komuniści jeszcze za czasów swojego panowania bardzo zadbali o to, żeby to wprowadzenie stanu wojennego obudować takim, no, pewnego rodzaju teorią, to znaczy no, teorią, która z jednej strony nie wytrzymuje konfrontacji z faktami, ale z drugiej strony no, ona jednak się bardzo rozpowszechniła, a mianowicie chodzi o tę teorię, że wprowadzenie stanu wojennego rzekomo miało być tym mniejszym złem, które nas chroni przed, ochroniło przed interwencją wojsk sowieckich. Oczywiście no, historycy bardzo szybko jakby zdementowali tę teorię, tę propagandę, że jakby udowadniając, że do ewentualnej interwencji wojsk sowieckich mogło dojść rok wcześniej, w roku 80, znaczy kilka miesięcy wcześniej, natomiast nie w momencie wprowadzania stanu wojennego. Tym niemniej ta, no, jakby ta teoria, ta propaganda bardzo mocno się rozpowszechniła. No sama byłam jakby uczestniczką wielu rozmów z takimi przypadkowymi ludźmi, nie wiem, z taksówkarzami, z ludźmi, jak gdyby, którzy może i nie sympatyzowali z reżimem komunistycznym, ale jakby uwierzyli, byli przekonani, że rzeczywiście no, stan wojenny był zły, ale było to zło mniejsze. W związku z tym należy machnąć na to ręką i jak gdyby żyć dalej i już się nie rozliczać oprawców. No niestety, znaczy my już dzisiaj wiemy, każdy kto sięgnął do źródeł historycznych, że to nie była żadna obrona narodu polskiego czy państwa, tylko po prostu działa wytoczone przeciwko opozycji. I kosztowało nas to dekadę opóźnienia, jeśli chodzi o przemiany polityczne, społeczne i po prostu no, ja jestem jedną z tych osób, której być może ukradziono dekadę życia normalnego, tak? Bo te lata 80. były czymś takim stanem zawieszenia. No ale to wszystko się właśnie wzięło to, że usprawiedliwiamy, znaczy część społeczeństwa usprawiedliwia ten stan wojenny. To była świadoma działalność komunistów, później jeszcze bardzo podtrzymywana przez lewicę, już nawet po przełomie. To pytanie do pana redaktora Tomasza Pietrygi w odniesieniu do tego, o czym powiedziała przed chwilą pani redaktor Sarzyńska. Bo czy gdyby w 89 roku zamiast grubej kreski osądzono wszystkich komunistycznych przywódców, wręcz zbrodniarzy w niektórych przypadkach, łącznie z generałem Jaruzelskim, w tym za wprowadzenie stanu wojennego, to dziś nie wracałoby to pytanie, czy musiało, czy trzeba było go wprowadzić, czy nie wprowadzić, bo to było gwarantem utrzymania władzy. Jak pan ocenia? Oczywiście, że to pytanie by nie wracało, gdyby udało się tego dokonać. No, ten okres przejścia, który rozpoczął się w 89 roku, jemu zabrakło moralnych podstaw, tak? Coś, co jest po prostu w takich sytuacjach niezbędne, że budujemy coś nowego, ale najpierw rozliczamy to, co było niedobre, złe, niegodne,
mordercze z przyszłości. Tego w ogóle nie było. I to na wszystkich szczeblach, na wszelkich płaszczyznach, nie tylko politycznej, no ale chociażby to było widać dokładnie w sądownictwie, gdzie ten proces się dokonał po prostu w sposób automatyczny, bez żadnej weryfikacji. I co więcej, później, kiedy ten okres przejścia już wszedł w taką stałą, czyli nagle staliśmy się demokratycznym państwem, no to sił na to, żeby to rozliczyć, było coraz mniej. I stąd cała masa różnych prób podejmowanych osądzenia, czy politycznego generała Jaruzelskiego, czy tych wszystkich uczestników WRON, czy też rozliczenia sądownictwa, ona spędzła na niczym. Ona przez najpierw jedną dekadę, później przez drugą dekadę, ona właściwie, ona się rozbijała, ponieważ istniała jakaś taka wielka systemowa niemoc, żeby tą sprawą się zająć. No i tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na ten bilans tego rozliczenia z komunistyczną przyszłością, to on wygląda bardzo marnie. On wygląda bardzo marnie, no bo symboliczne, właściwie to jest symboliczne osądzenie Jaruzelskiego czy Kiszczaka, no to jest niewiele. Mamy przecież wiele spraw, czy to zbrodni sądowych, czy to sędziów stanu wojennego, czy to ludzi, którzy służyli w organach bezpieczeństwa i popełniali przestępstwa, byli przestępcami. I wielu z tych ludzi nigdy nie doczekało się, czy nie wymierzono im sprawiedliwości. I to jest taka smutna refleksja. I smutne jest również to, no, mamy rocznicę stanu wojennego. Ja czytałem kilka lat temu jeszcze badania przeprowadzone przez licealistów, z których większość nie była w stanie podać, czym był stan wojenny. To trudno im było ocenić, czy to było coś dobrego, czy coś niedobrego. I myślę sobie, że wiele rzeczy zaburza pamięć historyczną i taką społeczną percepcję, poczucie sprawiedliwości nowych pokoleń, bo jeżeli mamy taką sytuację, że generała Jaruzelskiego chowa się na Powązkach, no to właściwie, a z drugiej strony mówi się o tym, że stan wojenny był zły, no to ten drogowskaz gdzieś się zaburza. Tak. I ja mam wrażenie, że ta pamięć o stanie wojennym jest coraz słabsza. No jest oczywiście cały czas mocna, jeśli chodzi o starsze pokolenie, ale tak, nie o ale młodych ludzi. Można wzmocnić na przykład, jest trochę tak, zaburzony. Panie redaktorze, przekazem czy obrazkami, które widzieliśmy chociażby w ubiegłym roku na Białorusi, prawda, jak tłumiono demokratyczne przemiany, jak tłumiono ruch, który no, rodził się i chciał zmian naszego wschodniego sąsiada, więc może właśnie w ten sposób, może pokazując, co się dzieje w takim bezpośrednim naszym otoczeniu, może taką metodą. Nie, myślę, że to obrazki to jest jedno, ale tak naprawdę no jest istotna, jest no bardzo ważna, uczciwa edukacja historyczna i istotne jest również, co już pewnie się nie będzie miało już takiego skutku, czyli taka uczciwa wobec jednoznaczna postawa kolejnych rządów do stanu wojennego i do sprawców stanu wojennego. Dobrze, niestety to przez te dekady tak nie było i to jest tego żniwo teraz. To jeszcze jedno pytanie takie uszczegóławiające, czy być może również dające do myślenia, czy odpowiedź da do myślenia. Jak państwo oceniacie, jeśli popatrzymy na polską scenę polityczną, ugrupowania, które je utworzą, w których ugrupowaniach właśnie próba zatarcia pamięci będzie najsilniejsza, w których nie i czy możemy powiedzieć wprost, że jakieś środowisko polityczne jest jednorodne, jeśli chodzi o ocenę stanu wojennego? Anna Sarzyńska. To znaczy, jeśli chodzi o dzisiejszy stosunek polityków do stanu wojennego, to na szczęście ta w tej chwili linia poprawności politycznej jest taka, że ten stan wojenny ocenia się krytycznie. No, znaczna większość
ugrupowań politycznych, może z wyjątkiem części, ale podkreślam, części lewicy, no chyba o nikim nie zapominam w tej chwili. To wydaje mi się, że wszystkie liderzy wszystkich ugrupowań stan wojenny potępiają, mają do niego stosunek krytyczny. Może różnie nacechowany emocjonalnie, to znaczy ta intensywność potępienia jest różna, ale już takich obrońców generała Jaruzelskiego, jak to jeszcze miało miejsce właśnie w latach 90., no jest już zdecydowanie mniej. Już nawet, mówię, nawet w szeregach lewicy o tych czasach mówi się niechętnie i ta lewica taka postkomunistyczna gdzieś tam no albo stara się, no albo jest spychana na plan drugi, albo po prostu no odzywa się znacznie rzadziej. Więc i to w zasadzie można by oceniać jako taką zmianę pozytywną. Oczywiście można się tam dopatrywać pewnej hipokryzji w, nie wiem, w szeregach właśnie ugrupowań, które gdzieś tam się z tymi na przykład byłymi działaczami czy właśnie PRL-owskimi jakoś tam nie porozliczały, ale jednak dokonaliśmy późno, bo późno, zdecydowanie moim zdaniem za późno, ale jakiegoś takiego, takiej ewolucji, która sprawiła, że już nie usprawiedliwiamy zbrodni komunistycznych i no, jeśli można mówić o czymś, co zostało, co jest dobre, no to przynajmniej w tej takiej sferze mentalnej, takiej werbalnej, mówimy to, co jest prawdą. Z rozliczeniem takim faktycznym, no już by znacznie gorzej, ale o tym mówiliśmy przed chwilą. Tak. Natomiast no, nikt już tego stanu wojennego tak naprawdę nie usprawiedliwia. Ale jeśli posłuchamy polityków, którzy opozycji, którzy oceniają sytuację w Polsce, to oni często przerysowując tą właśnie sytuację, o której mówimy, czy to w jaki sposób rządzi obecnie sprawująca władzę ekipa, to mówią albo o reżimie, albo próbują właśnie mówić, że to są, że sięgamy do jakichś wzorców z PRL-u. I tutaj już niestety zdarza się, że przez pryzmat tej bieżącej wojny politycznej również zaciera się obraz, jak to faktycznie było przed 89 rokiem i w jakim miejscu wtedy była Polska, co w tej Polsce się działo i że dziś próba jakby budowania czy stawiania znaku równości w tej czy innej sytuacji no, musi być jednoznacznie potępiona czy wręcz obśmiana. Tomasz Pietryga. Znaczy ja tu nie znajduję takiej prostej analogii. To jest taka wyostrzona retoryka polityczna, właściwie stworzona na bieżący efekt polityczny i dewaluowanie tą retoryką stanu wojennego czy jakichś wydarzeń historycznych, które miały miejsce, bolesnych z historii polskiej. Wydaje mi się, że to za daleko idzie. To znaczy te określenia, o których pan mówił, one były używane od lat, natomiast one raczej mieszczą się, nie mają jakiejś swojej głębi tak naprawdę. One są płytką retoryką, za którą nie idzie jakieś głębsze przekonanie, które może prowadzić do tego, że się dewaluuje pewne wydarzenia i rzeczy, tak mi się wydaje. Co więcej, jeśli mogę tak, ja się jeszcze wtrącić, to znaczy, proszę, jeżeli się nawet używa takiej właśnie takiej retoryki, takiej hiperboli, bardzo nietrafiona i oczywiście jak to wszystkie hiperbole, no po prostu jest to przesadzone mocno i na użytek właśnie takiej bieżącej polityki, to mimo wszystko ten reżim komunistyczny, ten stan wojenny i tak dalej jest tym co jest negatywne, tak? Czy porównuje się to do stanu bieżącego? Oczywiście nietrafnie, ale jest jasne dla odbiorcy, że ten stan wojenny, o którym mówimy, czy ten reżim był zły, nie usprawiedliwia się go i to w jakiś sposób no, utrwala jednak tę jakąś prawdę historyczną, to znaczy, że nie ma po co bronić czy wracać do czasów minionych. Szanowni Państwo, tak, zmienimy temat. Dziś kolejna próba opozycji, by odwołać ministra sprawiedliwości. No to przyznacie Państwo niemal rytuał, że w porządku obrad Sejmu pojawia się co jakiś czas wniosek o wotum
nieufności wobec Zbigniewa Ziobro. No i z tą samą konsekwencją obóz Zjednoczonej Opozycji broni szefa Solidarnej Polski. O co chodzi w tym, jak to nazwałem, rytuale? Czy to nie jest przypadkiem tak jak z tym króliczkiem, którego się goni, nie mając nadziei, że się go złapie, bo przecież kiedy prześledzimy wyniki głosowań na przestrzeni ostatnich lat, no i chociażby sam fakt, że minister sprawiedliwości nadal sprawuje swoją funkcję, no to tu nic się nie zmieni i nie zmienia. Tomasz Pietryga, Rzeczpospolita. Znaczy ja bym nie nazwał tego, co dzieje się dzisiaj, rytuałem, bo jednak rzeczywiście tych wniosków już było w ostatnich latach kilka. Natomiast tutaj jest jednak kontekst bardzo silny sporu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, sporu między personalnego właściwie, między Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobro. I tutaj ta kalkulacja opozycji również jest z tym związana. No wczoraj ja słuchałem wypowiedzi marszałka Terleckiego, no który groził wręcz posłom, którzy mogliby być, nie pojawić się na głosowaniu i to mogłoby doprowadzić do sytuacji, kiedy Zbigniew Ziobro nie byłby obroniony, więc tu jest... Ale mówi pan o sporze, natomiast premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obronę swojego ministra. Tak, zapowiedział obronę swojego ministra, tylko proszę zwrócić uwagę, ponieważ jest jednak członkiem władz PiS-u, który zapowiedział obronę właśnie Zbigniewa Ziobro i zapowiedział trwanie koalicji. Niemniej jednak to wszystko opiera się na niewielkiej liczby głosów i tak naprawdę tutaj przysłowiowe zatrzaśnięcie się w toalecie może spowodować, że wynik może być zupełnie inny niż oczekuje tego Jarosław Kaczyński. Więc ja bym tutaj troszeczkę nie bagatelizował tej sprawy i raczej poczekałbym na ten wynik głosowania, bo ta sytuacja nie jest taka, jaka była do tej pory, że rytualnie opozycja składała wniosek o odwołanie Ziobro, i było wiadomo od samego początku, że tak się nie stanie. Tutaj jest trochę inaczej i ten kontekst konfliktu w Zjednoczonej Prawicy, on może mieć wpływ, że może dojść do jakiejś sytuacji, którą PiS by nie chciał, tak? Więc ja tak to oceniam. Pani redaktor Anna Sarzyńska. To znaczy, co do kontekstu, jak absolutnie się zgadzam. To znaczy, rzeczywiście tutaj opozycja wyczuła pewien kryzys w łonie Zjednoczonej Prawicy i tutaj, no i swoim prawem, wilczym prawem opozycji jakby wbiła tutaj klin, to znaczy ten narastający konflikt pomiędzy ministrem Ziobrą a premierem Mateuszem Morawieckim, no już, no właściwie już jest otwartym konfliktem. To, że Mateusz Morawiecki będzie musiał swojego ministra bronić, no to jakby też rzeczywiście nie jest niczym zaskakującym, bo w ten sposób również broni całego swojego rządu, bo gdyby doszło do jakiegoś odwołania ministra, no to właściwie stawiałoby pod znakiem zapytania istnienie całego gabinetu. Więc tak się oczywiście nie stanie. Natomiast no jakby cała ta sytuacja dała no dodatkową taką okazję do wymiany w cudzysłowie uprzejmości pomiędzy panami. To znaczy jednak mamy do czynienia z dość bezprecedensową sytuacją, że politycy Solidarnej Polski otwartym tekstem, już bez specjalnego owijania w bawełnę, no krytykują premiera rządu, w którym zasiadają. Premier z kolei bardzo krytycznie ocenia swojego własnego ministra, no oczywiście zapowiadając, że będzie go bronił, bo wyjścia specjalnego nie ma. Natomiast no jest to jakieś tam ujawnienie dużego kryzysu. Natomiast jedna tylko uwaga, to nie jest tak, że tutaj jakieś przypadkowe zatrzaśnięcie w toalecie może przesądzić o losie ministra, bo tutaj, żeby odwołać ministra, musiałoby być 231 głosów za jego odwołaniem. W związku z tym to nie jest tak, że no, a
Czyli tutaj wszyscy politycy, no, musiałby się zatrzasnąć ktoś, no więc kto właśnie, tak. jawnie chciałby go odwoływać, tak? A to raczej jest mało prawdopodobne. Natomiast odstawiając politykę, poproszę państwa jeszcze o taką krótką recenzję, jeśli to w ogóle możliwe, ale przynajmniej jeżeli bylibyście państwo w stanie skwitować jakość prowadzenia Ministerstwa Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobro, to jaką otrzymałby w takiej sześciostopniowej uczniowskiej skali ocenę pan redaktor Tomasz Pietryga? Ja bym dał mu niską ocenę. Dałbym mu ocenę mierną właściwie, dlatego że właściwie cały... Mimo że w reformie sądownictwa uczestniczyła cała Zjednoczona Prawica, to jednak generatorem tych najostrzejszych zmian, zwłaszcza jednej, która właściwie doprowadziła do takiego kryzysu, która była niepotrzebna w mojej ocenie, czyli reforma w tym kształcie Krajowej Rady Sądownictwa doprowadziła do sytuacji, którą mamy obecnie, czyli to przeciąganie liny, takie dosyć długotrwałe z Brukselą o fundusze strukturalne i KPO. I to wcale, jak się okazuje, ta reforma, która została wprowadzona niespecjalnie Zjednoczonej Prawicy pomogła, natomiast no, kwestia funduszy, mimo że są dzisiaj, spłyną dzisiaj sygnały z Brukseli, że tam ten kamień milowy dotyczący sądownictwa został dogadany i być może nawet w tym tygodniu będzie. O tym już za chwilę porozmawiamy. Zmiana w ustawie o sądzie najwyższym. Ale poproszę o ocenę jeszcze przed przerwą panią redaktor Annę Sarzyńską z Telewizji Polskiej i Wiadomości. Też bym dawała jakąś niską ocenę w tych starych ocenach, do których byłam tam przyzwyczajona, jakieś między 3 plus a 3 minus. Bo na plus, no to mogłyby tu przemawiać niektóre zainicjowane przez ministra sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym, pewne zaostrzenia przepisów, cała sprawa związana z prywatyzacją, z tą fałszywą reprywatyzacją, z komisją weryfikacyjną tutaj warszawską. Mhm. Natomiast niestety sytuacja w sądownictwie i to wpychanie tutaj klina między rząd a Komisję Europejską, no to są sprawy no, bardzo, bardzo na minus. Szanowni państwo, dziękuję za pierwszą część debaty. Wracamy po wiadomościach. Debata dnia. W dalszym ciągu razem z nami w Polskim Radio 24 pani redaktor Anna Sarzyńska, Telewizja Polska i pan redaktor Tomasz Pietryga z Rzeczpospolitej. Komentujemy najważniejsze wydarzenia. Rozmawialiśmy o głosowaniu, które przed nami w Sejmie w sprawie odwołania ministra sprawiedliwości. No, i to już wybrzmiało w państwa wypowiedziach, także że zarzewiem konfliktu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, albo również w stosunku opozycji do ministra, jest kwestia środków europejskich, kwestia konfliktu z Komisją Europejską. I jeśli można, to przejdźmy do tego wątku, bo Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej zaakceptowało rozwiązania nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, przedstawione przez ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego-Welsenka w Brukseli. Ustawa ma trafić pod obrady Sejmu jeszcze w tym tygodniu, ustaliły polsatowskie wydarzenia. We wtorek w Brukseli Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej zaakceptowało kierunkowe rozwiązania w ustawie o sądach zaproponowane przez pana ministra. Pytanie do państwa teraz. Oto czy, bo myśmy już mieli na przestrzeni ostatnich miesięcy i też nasi słuchacze zapewne zastanawiają się, który to już raz słyszymy, że już jesteśmy na dobrej drodze, że już za chwilę ten serial ze środkami Krajowego Programu Odbudowy wreszcie się skończy. Czy tutaj, jak to państwo oceniacie, można zakładać, że nowy rok 2023 rozpoczniemy już bez ciągłego pytania o KPO, o stosunek jednych do drugich. Jak to państwo widzicie, pan redaktor Tomasz Pietryga? No ja myślę, że tak szybko to nie będzie do jeszcze do tego starego roku
już jest, zostało dwa tygodnie, więc nie sądzę, żeby ta kwestia się tak szybko rozstrzygnęła, ale te ostatnie dni, no to to jest taki zaskakujący pozytywny zwrot, jeśli chodzi o szansę na uzyskanie KPO, bo dotychczas przez ostatnie właściwie miesiące te sygnały były pozytywne, negatywne i raczej ja byłem przekonany, że raczej zmierza to do przeciągnięcia decyzji o wypłatę KPO do wyborów, a tutaj jednak jest jakaś dynamika polityczna, która jednak te decyzje zmieniły. Trudno powiedzieć, kiedy Mateusz Morawiecki negocjował kamienie milowe, zabrakło wtedy tak zwanych not interpretacyjnych, czyli były zapisy kamieni milowych dotyczących sądownictwa, natomiast później okazało się, że interpretacja tych zapisów jest zupełnie inna w komisji i w Warszawie i to było tą osią niezgody. Ta dzisiejsza informacja, ona jest dość enigmatyczna, znaczy nie wiemy tak naprawdę, co ten projekt ustawy w Sądzie Najwyższym zawiera i jakie tutaj szczegóły zostały ustalone. I dopiero na tej podstawie będzie można zastanawiać się, czy tutaj dojdzie do tego porozumienia. Ja też nie wykluczam, że jeżeli ta ustawa o Sądzie Najwyższym pojawi się, a domyślam się, że ona była autorstwa bardziej ludzi Mateusza Morawieckiego, no to tutaj, a nie Zbigniewa Ziobro, no tutaj o jej zapisy dalej będzie trwał spór polityczny w Zjednoczonej Prawicy. Także na razie jest za mało informacji, żeby cokolwiek rozstrzygać, ale ja prognozuję, że to jeszcze nie nastąpi tak szybko, jakby się mogło wydawać. Te zapowiedzi są optymistyczne, ale myślę, że należy jeszcze poczekać i poznać szczegóły. To pytanie do pani redaktor Anny Sarzyńskiej z Telewizji Polskiej. O ocenę tych informacji i o to, czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie, no tak kolokwialnie mówiąc, wyprostowania sprawy KPO. No życie uczy, że żeby tutaj jeszcze nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo rzeczywiście już takich zapowiedzi dotyczących tego, że już te pieniądze będą, no mieliśmy dużo tutaj ze strony rządzących i chyba oni też się czegoś nauczyli, bo jednak przy każdej, w tej chwili, przy każdej informacji, że sprawa posuwa się do przodu, jednak nawet właśnie przedstawiciele rządu no, tonują te emocje, mówią, że jeżeli tam się nic nie zmieni, jeżeli i robią tu różne zastrzeżenia, bo już chyba nikt no, właśnie do końca nie jest pewien, co stanie się jutro, ale no, biorąc pod uwagę, że jednak jest tu jakaś prawda, że tu jednak właściwie te intencje partnerów unijnych zostały odczytane, no to można mieć nadzieję, że to gdzieś tam w przeciągu paru miesięcy się rozstrzygnie dla nas na korzyść. Oczywiście to mówię, to nie będzie tak szybko, ponieważ myśmy nawet jeszcze tego formalnego wniosku nie złożyli. To oczywiście te ustawy muszą zostać uchwalone, co będzie tutaj na pewno skutkowało kolejną fazą wewnętrznego konfliktu, bo prawdopodobnie Zbigniew Ziobro nie złoży broni. Niewykluczone, że rząd będzie musiał przegłosowywać te ustawy pospołu z częścią opozycji. No różne tutaj jeszcze pewnie będą całkiem niebawem ciekawe sytuacje z punktu widzenia politycznego. Ale oczywiście najważniejsze jest to, żeby te pieniądze jednak zostały odblokowane, no bo to nie są takie kwoty, nad którymi można przejść do porządku dziennego, co zresztą tam kiedyś był taki etap, że nawet premier tam mówił, że oni tutaj biorą pod uwagę, że właściwie jak nie będzie tych pieniędzy, to nic się nie stanie. No więc jednak już to była bardzo niedobra retoryka i zresztą zreflektowano się to, że jednak się stanie i postanowiono te pieniądze zawalczyć. No i cóż, no i trzeba to będzie obserwować, bo mówię, dopóki te pierwsze przelewy nie zostaną dokonane, no to jeszcze 7 różnych innych zwrotów może się, sytuacji akcji może się wydarzyć. No więc właśnie, tak, no i też trzeba pamiętać, że środki z Krajowego Programu Odbudowy, one nie są płacone z góry, tylko dopiero po realizacji pewnych zadań, gdzieś właśnie, które mają
przypisane finansowanie Krajowego Programu Odbudowy. Szanowni Państwo, pozostaniemy w klimatach i tematach europejskich, ale niestety porozmawiamy o sprawie bulwersującej, dotyczącej już funkcjonowania samego Parlamentu Europejskiego, a ten odwołał Ewę Kaili ze stanowiska wiceprzewodniczącej tej instytucji podczas sesji plenarnej. Wiceprzewodnicząca jest podejrzana o korupcję. Zagłosowało 625 europosłów, przeciw 1, a 2 wstrzymało się od głosu. Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili pochodzi z frakcji socjalistów i demokratów. Została w niedzielę postawiona w stan oskarżenia i aresztowana decyzją belgijskiego sądu. Zarzuty wobec niej i 3 innych osób to korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Jak oceniacie Państwo wagę tych zarzutów oraz jak tego rodzaju informacje będą wpływać na opinię publiczną, na przykład w Polsce, bo kwestia napięcia między na przykład Warszawą a Brukselą, czy szerzej obozu Zjednoczonej Prawicy z układem rządzącym w Parlamencie Europejskim, też jest obarczona pewnego rodzaju napięciem. Tutaj można powiedzieć, że pojawia się jakiś argument dla tych eurosceptyków, którzy powiedzą, zobaczcie, co tam się dzieje w tym Parlamencie Europejskim, skoro tak poważne zarzuty są kierowane w stronę przedstawicielki socjaldemokratów, partii, która rządzi, gdzie mamy aresztowanie. Jak ocenia to pani redaktor Anna Sarzyńska? No niestety korupcja to jest jeden z głównych problemów państw demokratycznych i to się nie, no to nie jest, nie zdarza się wyłącznie w Parlamencie Europejskim, ale chyba pierwszy raz na taką skalę rzeczywiście zostało ujawnione w tej instytucji. Na pewno będzie to miało duży wpływ na obniżenie autorytetu być może nawet całej Unii jako organizacji, bo na pewno Parlamentu Europejskiego, który na szczęście nie jest tutaj takim ciałem jakimś najważniejszym w Unii. No tym niemniej często zabiera głos w różnych kwestiach, również nie wiem, pouczając inne kraje a propos praworządności i różnych słusznych ideałów. No i okazuje się, że gdzieś tutaj właśnie podskórnie ma problem we własnym podwórku z dużym skandalem. No, pocieszające jest to, że rzeczywiście tutaj cały parlament zareagował dość szybko i pani została pozbawiona wszelakich funkcji i wykluczona z frakcji, do której należała. No tym niemniej wydaje się, że sprawa jest rozwojowa. Jeśli dobrze czytam, to być może nie ona nie jest jedyną osobą, która tutaj usłyszy zarzuty, a biorąc pod uwagę kwoty, jakie wchodzą w grę, bo już w tej chwili skonfiskowano bodajże 1,5 miliona dolarów, to to rzeczywiście jest to gigantyczny skandal. Ciekawa jestem sama, jak to się odbije na przykład na kampanii do kolejnego Parlamentu Europejskiego, jak to się odbije na właśnie nastrojach takich eurosceptycznych, które w różnych krajach gdzieś tam buzują. Być może pewnie wszyscy eurosceptycy będą tego argumentu używali. Natomiast też nie przesadzajmy, to jest na razie kwestia 2-3 osób, które w sposób haniebny brały prawdopodobnie łapówki, forsując tam teorie. No więc właśnie w piątek... tylko że na razie chyba to nie miało jakieś przełożenia na decyzję, tak? Ale gruby skandal. Sprawa jest rozwojowa. W piątek belgijska prokuratura informowała, że wszczęła dochodzenie w sprawie możliwej korupcji związanej z niewymienionym z nazwy państwem Zatoki Perskiej, w którym podejrzanymi są asystenci i urzędnicy Parlamentu Europejskiego. Media podawały, że tym państwem jest Katar. I co na ten temat sądzi pan redaktor Tomasz Pietryga? No tak, tutaj nawet pojawiła się taka spora analiza w Politico, która właśnie mówi, jak potężny mechanizm wpływów władze Kataru rozpostarły właściwie na cały świat, od Stanów Zjednoczonych po kraje europejskie i realizują
swoją politykę, swój lobbying i swoje interesy właściwie wszędzie, gdzie mają korzyść, mając jednocześnie coraz większe udziały i wpływy finansowe w największych światowych koncernach. I no, Parlament Europejski był też również celem tej polityki władz Kataru. No, dla mnie no, to jest cała sytuacja, to jest jednak wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, ona ewidentnie osłabia Parlament Europejski i podkreślam, to jest jedyna instytucja Unii, która pochodzi z demokratycznych wyborów i taka instytucja, która miała skłonność raczej do pouczania, nawet krytykowania nie tylko krajów, ale również innych instytucji unijnych, jak Komisję Europejską czy Radę Europejską. I to na pewno doprowadzi do tego, że ten parlament zostanie osłabiony. I cała sytuacja pokazuje jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że te instrumenty kontrolne wewnątrz Unii Europejskiej, one są słabe. One są słabe i chyba wymagają jakiejś poważnej debaty i wzmocnienia, ponieważ jak pokazuje praktyka, sama instytucja do walki z korupcją, którą jest OLAF w Unii Europejskiej, no chyba jest zbyt obciążona sprawami i nie jest w stanie takiej korupcji zwalczać, zanim ona się po prostu pojawi i będzie miała jakiś negatywny skutek. Panie redaktorze, więc tak jak mówię, jeśli można, bo na ciekawy aspekt tej sytuacji zwróciło uwagę TVP Info. Zestawiając sytuację właśnie odwołania i aresztu także Ewy Kaili z sytuacją marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, bo oto szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola mówi w ten sposób: zaatakowano Parlament Europejski, zaatakowano europejską demokrację jako środek zapobiegawczy. Z pełnym poszanowaniem zasady domniemania niewinności pozbawiłam wiceprzewodniczącą wszelkich zadań i obowiązków związanych z pełnioną przez nią funkcją. Tymczasem w marcu 2021 roku skierowano do Senatu wniosek o uchylenie Tomaszowi Grodzkiemu immunitetu, uzupełniając go w grudniu 2021 roku. Senat, tak, a 18 maja Senat nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Izby Wyższej, gdzie przecież materiał dowodowy, który został zgromadzony przez śledczych, też jest podawany jako no, niezwykle poważny, obciążający trzecią osobę w państwie. Czy tutaj nie czujemy pewnego rodzaju dyskomfortu, że z jednej strony Parlament Europejski reaguje w ten sposób, a polski Senat nie potrafi zachować się w odpowiedni u nas w kraju? Ale to są karkołomne bardzo analogie. No ja nawet nie chcę wchodzić w porównywanie tych dwóch historii. One są zupełnie przepraszam, inne. Przepraszam, zarzuty wręczenia korzyści majątkowej usłyszało w śledztwie 25 osób. Chodzi o wpłaty na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii. I tutaj pojawia się nazwisko Tomasza Grodzkiego. Tam jest także były zeznania świadków, którzy mówili o jakichś kopertach, kwotach. Można to oczywiście zbadać. Trzeba także zachować to, o czym zostało powiedziane. Domniemanie niewinności, ale czy sam fakt obciążenia polityka, tak jak tu w tym przypadku, nie powoduje jednak konieczności? Jedna i druga sprawa jest inna. Oczywiście jedna i druga sprawa wymaga wyjaśnienia. U nas w Polsce oczywiście, że tak, jeżeli takie zarzuty padają. Opozycja, która zdominowała, ma większość w Senacie, uważa, że nie chce, żeby zdjęto immunitet, zdjąć immunitetu z marszałka Grodzkiego, bo uważa, że to jest atak polityczny i tak to się odbywa. No, sprawa, bardzo się cieszę i to jest pewien dobry wzorzec postępowania, że to głosowanie w Parlamencie Europejskim było właściwie jednomyślne i tam nie ma takich dylematów i nie ma tutaj jakichś politycznych działań czy politycznych kalkulacji.
tylko i to się stało. I to jest oczywiście pozytywne i to jest taki pozytywny wzór, który płynie z Parlamentu Europejskiego. To jeszcze pytanie to samo do pani redaktor Anny Sarzyńskiej. Bardzo proszę. Znaczy ja tu nie zamierzam, broń Boże, usprawiedliwiać marszałka Grodzkiego, bo rzeczywiście te zarzuty, które na nim ciążą, są poważne. Natomiast różnica zasadnicza pomiędzy obydwiema sprawami jest taka, że zarzuty w sprawie marszałka Grodzkiego dotyczą jego działalności przed objęciem mandatu, natomiast zarzuty dotyczące pani eurodeputowanej... Marszałek również nie został zatrzymany, czy nie został aresztowany, tak, prawda? Ale one dotyczą ściśle sprawowania przez nią tej funkcji politycznej. Czyli jak gdyby tu nie ma żadnych wątpliwości, że to są, to nie jest jej kwestia jej osobistej jakiejś tam uczciwości czy co, tylko jest poważnie udokumentowane podejrzenie korupcji związane z pełnieniem funkcji wiceprzewodniczącej Parlamentu Eurodeputowanej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna, jest taka różnica, która być może w jakiś sposób pozwala tutaj różnicować to używanie immunitetu. Natomiast mnie się też zdecydowanie dużo bardziej podoba podejście Parlamentu Europejskiego, który w takiej sytuacji zachowują, znaczy mówiąc o domniemaniu niewinności, jednak jakby pozbawia panią Ewę Kaili jakichkolwiek tutaj możliwości sprawowania funkcji politycznych do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Też, no, jak rozumiem, wszyscy tutaj też czekają, że do tego rozstrzygnięcia dojdzie możliwie szybko i to jest to też w interesie Parlamentu Europejskiego. Natomiast no, sprawa marszałka Grodzkiego, no cóż, no, ona właściwie tutaj należałoby oczekiwać od marszałka, że on sam tego immunitetu się zrzeknie i skoro się czuje niewinny, to po prostu oczyści się z tych zarzutów przed wymiarem sprawiedliwości. Nie robi wielu tego. Parlamentarzystów w ten sposób postępowało. Niestety wciąż jeszcze pokutuje znacznie częstsza praktyka, że immunitet jest tutaj gwarancją bezkarności do końca sprawowania mandatu. No, niestety tak. Mamy 3 minuty i jeszcze jedno pytanie też z kręgów europejskich, ale dotyczących kolejnego już pakietu sankcji, bo mamy informacje dość niepokojące, choć już na wcześniejszych etapach dochodziło do różnicy zdań. Chodzi o ten 9. pakiet i rozbieżności między poszczególnymi państwami, jak daleko idące powinny być sankcje wobec Rosji. Pytanie, czy należy wyciągać z tego jakoś daleko idące wnioski o braku jednomyślności w Unii Europejskiej w sprawie Rosji? Jak państwo to oceniacie? Czy tutaj dojdzie ostatecznie do porozumienia? Czy wierzymy, że sankcjami jesteśmy w stanie dotknąć Rosję na tyle, żeby zaniechała dalszej wojny na Ukrainie? Panie redaktorze, bardzo proszę. No ja wierzę, jeżeli udało się 8 pakietów sankcji przyjąć, to i to też to nie zawsze było jednomyślne. Czasami, zwłaszcza te pierwsze, one się długo wykuwały i nie było między państwami jednomyślności. Wydaje mi się, że z czasem i mam nadzieję, że szybko dojdzie jednak do tej jednomyślności i ten pakiet pomocowy, który jest bardzo, bardzo potrzebny Ukrainie w tej chwili, zostanie przyjęty i ta pomoc popłynie do Kijowa. Pani redaktor? No ja też wierzę, że państwa tutaj się jakoś porozumieją, to znaczy tutaj, natomiast ja patrzę na tę sprawę braku zgody na razie jako na pewną skuteczność jednak lobbingu rosyjskiego, bo tutaj jak gdyby osią tego oporu niektórych państw jest ta argumentacja właśnie rozsiewana przez Rosję, że nakładanie kolejnych sankcji będzie miało wpływ na sytuację żywnościową, negatywny wpływ na sytuację żywnościową na całym świecie, że jest to równoznaczne z blokowaniem eksportu żywności i tak dalej, i tak dalej. I to jest, ja nie wiem, na ile to jest argument, który te państwa, które używają go, wierzą, natomiast być może jest to jakieś narzędzie do uzyskania ustępstw w innych kwestiach. No, tak to często bywa w polityce, ale myślę, że finał będzie pozytywny, tylko no, niestety to wszystko odsuwa się w czasie, a... No cóż, w interesie całej Unii Europejskiej jest, żeby te sankcje były jak najostrzejsze. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Pani redaktor Anna Sarzyńska, Telewizja Polska.
Dziękuję bardzo. Oraz pan redaktor Tomasz Pietryga, Rzeczpospolita. Dziękuję, dobrego wieczoru. Janusz Życzkowski, kłaniam się państwu, już za chwilę wiadomości.